nagroda specjalna prezydenta miasta Ostrołęki Łukasza Kulika, którą wręczy wiceprezydent miasta pan Maciej Kleczkowski. Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik postanowił wyróżnić drużynę, która w minionym roku osiągała świetne wyniki w rozgrywkach młodzieżowych. Wiosną drużyna prowadzona przez trenerów Cezarego Stachowicza i Arkadiusza Romana wygrała Ligę Okręgową z kompletem 12 zwycięstw ze 111 bramkami strzelonymi i zaledwie 3 straconymi. Osiągnięty wynik dał awans do turnieju barażowego. W nim młodzi piłkarze również nie mieli sobie równych, wygrywając z MKS Ciechanów 3-0 i z Młodymi Orłami Pułtusk 5-0. Dzięki tym zwycięstwom awans Ostrołęczan do mazowieckiej elity stał się faktem. Na jesieni podopieczni trenerów Cezarego Stachowicza i Arkadiusza Romana rywalizowali już na szczeblu wojewódzkim, a ich rywalami byli m.in. Eskola Varsovia Warszawa, Legia Warszawa, Wisła Płock czy Pogoń Siedlce. Osiągnięte wyniki z tymi rywalami pozwoliły młodym piłkarzom utrzymać się w elicie i wiosną tego roku ponownie będą mogli stawić czoła najlepszym drużynom Mazowsza. Akademia Piłki Nożnej Ostrołęka, rocznik 2006. Szczęście na blisku się nie stresuje. Chciałbym bardzo podziękować i pogratulować też oczywiście chłopcom. Kadra liczyła 34 piłkarzy, dzisiaj reprezentuje kapitan drużyny. Cała drużyna oczywiście ciężkimi treningami i meczami udowodniła, że stać ich na wiele. Dlatego gratulacje dla chłopców, bo to oni całe swoje zdrowie zostawili na boisku. Chciałem podziękować asystentowi, Arkowi Romanowi, który no, wspiera mnie bardzo dużo w budowaniu treningów i z całej tej organizacji. I chciałbym też podziękować rodzicom tych chłopców, ponieważ no, gdyby nie oni, ich doping, ich zaangażowanie się i dostarczanie tych chłopców na każde treningi, a ich było bardzo dużo, na pewno by nie było tego sukcesu. Bardzo dziękuję. Witamy. Dziś otrzymaliście jako klub nagrodę specjalną prezydenta miasta. Proszę powiedzieć, jakie były wasze klubowe osiągnięcia największe w minionym roku? Największym osiągnięciem naszego klubu, naszego roczniku było utrzymanie się w Ekstralidze Mazowieckiej. Przed tym oczywiście awans do niej. A jakie są twoje największe plany na ten najbliższy rok? Moje plany to jest tak, że się z drużyną utrzymać w lidze, tylko miejsce może wyżej, może na podium, top 3 było dobre. No a moje plany to jest też strzelić bramkę, bo w tym sezonie mi się nie udało, a w następnym chcę chociaż jedną bramkę strzelić. Tego ci bardzo serdecznie życzymy. Zapytamy też o plany klubowe w nieco szerszym wymiarze, tak? Proszę przedstawić, jakie plany są klubu na najbliższe lata, na najbliższy rok? Całego klubu czy rocznika 2006 konkretnie? Chodzi o rocznik, bo to rocznik dzisiaj dostał nagrodę. Jeżeli chodzi o rocznik 2006, to jak tutaj nasz kapitan wspomniał, po wywalczeniu awansu do tej najwyższej klasy rozgrywkowej i utrzymaniu się w tym gronie najlepszych klubów na Mazowszu. Cel się nie zmienia, walczymy, nie oszukujmy się, znamy swoje miejsce na mazowieckiej mapie piłki i tak samo chcemy się utrzymać w tym sezonie, ale oczywiście najważniejszą rzeczą jest indywidualny rozwój każdego piłkarza w naszej drużynie i jeżeli każdy zawodnik podniesie swoje umiejętności, nas to bardzo cieszy, a to, czy wynik już drużynowy, czyli utrzymanie się, czy nie, się spełni, no mamy nadzieję, że się spełni. Wiemy, że ciężko pracą, chłopcy wiedzą, że ciężko pracując, już to udowodnili, ciężko pracując, można osiągać naprawdę fajne wyniki
i dlatego dążymy do tego, żeby przygotować się bardzo dobrze do kolejnych wyzwań, jakie nas czekają. Zawsze kolejny sezon jest tak samo, jeszcze nawet cięższy i jesteśmy tego świadomi i ciężko pracujemy. My wam tego z całego serca życzymy, życzymy wielu sukcesów. Z tego miejsca możecie też kogoś pozdrowić, komuś podziękować, zapraszamy. No to tak, jeżeli chodzi o podziękowania, to na pewno te podziękowania muszą trafić do zarządu APN Ostrołęka, który umożliwia mi swobodną pracę oraz chłopcom bardzo dobre warunki, jak tu na nasz rejon. Na nic nie możemy narzekać, wszystko mamy, co potrzeba, żeby się rozwijać. Kolejne podziękowania na pewno muszą trafić do rodziców chłopców, ponieważ są niepełnoletni, mają 13-14 lat i dostarczanie ich na każde treningi, na każde mecze sparingowe, obozy sportowe i oczywiście wspieranie ich w codziennym tym rozwoju piłkarskim, ale oczywiście też i w nauce, żeby to wszystko pogodzić, więc dla nich i doping przede wszystkim, nasi rodzice są na każdych wyjazdach, co nas bardzo cieszy, więc dla nich ogromne podziękowania. A jeszcze z mojej osobistej strony chciałbym pozdrowić i podziękować za wyrozumiałość mojej żonie, która wie, jak jest praca trenera, ile to, jakie to czasochłonne i dlatego śle te pozdrowienia dla mojej żony, synka Wojtusia i rodziców. Ja chciałem podziękować, tak jak tutaj trener, całym zarządowi APN Ostrołęka. No i też chciałbym podziękować trenerom, trenerowi Czerkowi, trenerowi Jarkowi za to, że szkolą nas i mają wytrwałość z nami trenować. No i chciałbym pozdrowić moją rodzinę, moją rodzinę, mojego tatę, moją mamę, mojego brata i moją siostrę. My tobie życzymy wielu sukcesów, wytrwałości. Gratulujemy dzisiejszego sukcesu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.